Dzisiaj rozdziewiczamy silnik. Oryginalna próba, oryginalny silnik, ale niestety kompresji już nie ma na tyle, że tylko z pychu pali. Zastępujemy tutaj zestaw niczym innym jak najlepszym na rynku zestawem od Aliena. I zobaczymy, jak to będzie działało i co, jak w ogóle wygląda. WSK ma około 10 tysięcy przebiegu. Ile dokładnie mamy? 10205. Licznik działa cały czas, więc jest przebieg na pewno realny. No i zobaczymy, co tam wyjdzie. Oryginalne śruby nawet nie były mocno dokręcone. Nie tak jak w większości. Kurczę, brecha. No, zobaczymy, co się kryje pod głowicą. Raczej jeszcze jakaś świeca oryginalna. I cały czas jeździ na tym, na oryginalnym zapłonie. Zobaczymy, jak wygląda głowica. Oho. No i co tutaj mamy? Jest tragicznie. Uszczelka była. Dobra. No i chyba najgorsza chwila. Uwaga. Bierzemy cyk. I wyłuszczył. Czy nie wyłuszczył? Wyłuszczył. Uwaga. Cyk. Ach. No, co zrobimy? Plomba zerwana. Tak wyglądała. No i nie wiem, czy mi się uda to jedną ręką zrobić, ale spróbujemy. Spróbujemy. Coś tam idzie, czy nie idzie? Chyba nam będzie jeszcze klakson przeszkadzał. Ściągnięty. Teraz wyczyścimy, bo tu jakieś kudy się posypały, syfy. Tłok zdemontowany. Wow. No, nie wygląda za ciekawie. Zobaczymy, jak tulejka. No, wytłuczona. Będzie pseudo szybki remont, ale o, tulejka mocno wywalona. Może tą tulejkę wymienił, ale nie ma czasu. Tutaj mamy taki zestaw od Aliena R1, bo się skończyły już zwykłe nominalne. Tak się prezentuje. Trzeba przyznać Krzyśkowi, że się postarał tutaj. Mamy oryginał. Dobra, mamy tutaj zestaw, fajnie wchodzi suwliwie. Stworzeń i ogarniemy. Złożeń założone, oczywiście, że tam wysmarowałem wszystko olejem, zaraz resztę wysmarujemy olejem, zakładamy uszczelkę, kupiłem taki zestaw uszczelek. Pierwszy lepszy, tak jak mówię, to jest tak na szybko zrobione, bo kiedyś będę robił remont silnika, dlatego nawet tego nie myję, nie czyszczę. Mamy uszczeleczki, zaraz założymy i odpalamy. Udało się założyć i go wsuwamy. Cylinderek siadł. Oleju nie żałowałem. Tutaj mówię, jeszcze wysmarujemy te kanały. To tam spłynie bez problemu. No i co? Uszczelka pod głowicę i lecimy. Morę troszeczkę też wymyliśmy, uszczeleczka założona. I zakładamy. Ach. I siedzi.
Okręcamy po leciutku na krzyż. Zaraz dokręcimy mocniej i będzie git. Nowa uszczeleczka pod cylinder, pod kolanko wydechu. Dokręcamy gaźnik, zbiornik i robimy próbę. Wcześniej tak słaba była kompresja, że skopnieka nie mogłem odpalić, musiałem na pych palić. Myślę, że teraz będzie w porządku. Wymienione wszystko, od razu kranik wymieniłem, bo tamty mi zaczął przeciekać. Przelewamy. No i zobaczymy, jak zagada. Przelejemy ją, przelejemy troszeczkę kopnięcia. Kopniemy kilka razy bez kluczyka. Prawa przebiegła pomyślnie, zrobione było 205, no mamy prawie 209, 4 km wyciągnąłem głowicę. Teraz słychać cylinder i łożyska, jak się tłuką. Ale myślę, że będzie w porządku, na razie do takiej jazdy.